startują zawodnicy, którzy zawodowo, że tak powiem, nie startują na Mistrzostwach Polski i tak dalej. Startujemy, trenujemy w klubach i rozumiem, że przyjechaliście tutaj, żeby się sprawdzić. Będą to zawody takie sędziowane trochę z przymrużeniem oka, biorąc pod uwagę to, że nie każdy wie, jak wyglądają zawody, jak wyglądają moje techniczne, to my jeszcze objaśnimy. Ja będę sędzią głównych tych zawodów. I chcę powiedzieć tak, że będzie to cały trójbój. Będzie to trójbój zaczyna się zawsze od przysiadów. Do przysiadów składają się trzy podejścia. Proszę zawsze podać pierwsze podejście, już teraz na wadze proszę podać, do wyciskania i do martwego ciągu. Natomiast jeszcze 3 minuty przed rozpoczęciem zawodu muszę zmienić się. Gotowy? Będą dzisiaj tu odbywały się zawody z trójboju siłowego. Mamy gości dzisiaj z daleka, mamy gości z Kościana, mamy gości z Opola, mamy gości z Nysy, Jarocina, Ostrowa, no i Krotoszyna. Zawodnicy będą dzisiaj rywalizować w trzech bojach, w przysiadzie, wyciskaniu i martwym ciągu. Wszystkie trzy boje będą zsumowane i da nam to łączny wynik w trójboju, który zostanie podzielony przez wagę zawodnika i da nam wynik współczynniku Wilksa. Według tego współczynniku zostaną rozdzieleni na miejsca w danych kategoriach i nagrodzeni. Nagrodzony zostanie też pierwszy przysiad, najlepszy przysiad, najlepsze wyciskanie i najlepszy martwy ciąg, a także kategoria open, czyli najlepszy zawodnik zawodu. Warto też dodać, że gościmy dzisiaj byłego trenera kadry Polski, Romana Szymkowiaka, wielokrotnego mistrza Polski, mistrza świata w trójboju siłowym. Niebywale jest on tutaj dzisiaj gościem wieczoru. I to wszystko z mojej strony. Zawody amatorskie, takie jak tu w Krotoszynie, są bardzo dobrym takim sprawdzianem dla chłopaków, którzy trenują w siłowniach, a chcieliby zrobić karierę taką więcej profesjonalną. To jest taki pierwszy krok do zawodowej, że tak powiem, kariery. Nasz klub, czyli Kobra Kościan, która jest najsilniejszym klubem w Polsce, od 15 lat wygrywamy już drużynowe Mistrzostwo Polski. Mamy mnóstwo znakomitych zawodników, takich jak mistrzów świata, mistrzów Europy i tak dalej. Zasilana jest zawodnikami z Krotoszyna, między innymi z Szczepanem Zimmermanem czy Marcinem Kapałą. Są oni wielokrotnymi mistrzami Polski, startują na zawodach rangi Mistrzostw Świata i Europy. Przypomnę tylko, że w tym roku Szczepan był piąty na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj postanowiliśmy zrobić takie zawody dla amatorów, po to, żeby przyciągnąć tych właśnie amatorów, żeby mogli w przyszłości ewentualnie postartować w zawodach prawdziwych typu Mistrzostw Polski, juniorów czy seniorów. Zawody będą trochę traktowane z przymrużeniem oka, jeżeli chodzi o sędziowanie, ale będziemy starać się sprawiedliwie sędziować, a najlepszych nagrodzimy tutaj fajnymi nagrodami. Zaliczane podejście. Kto wchodzi? Siad. Stojak. 3-0 zaliczone. A ten co zdać? Czekaj mocno. Trzymasz. Mocno z trzech. Stój. I głęboko. Siad. Luźno. Brawo. Stojak. Rafał osi osi panie krzyżem na brawo. Mocno Rafał. Siad. Stojak. Brawo. Siad.
Siak! Dobra, dawaj, 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 dawaj! Stój! Staję! Teraz będzie druga grupa przysiady czy podejścia, a następnie potem będzie trzecia grupa czy podejścia.
prosimy o... Najpierw nie wszyscy wejdą, nie? Drugie miejsce zajął Mielicki Adrian. Pierwsze miejsce zajął Grześkowiak Mateusz. Grzechowiak. I organizatora prosimy o wręczenie nagród. Dobra, zdjęcie. Dobra. Pokażcie aby logiem i żebyście zdjęcie mieli z logiem od kogo jest. Kategorii do 90 kg. Trzecie miejsce zajął Arkadiusz Szymoniak. Kościana, młodszy brat Ryszarda. Drugie miejsce zajął Kasper Rączkowiak. Krotoszyna! Pierwsze miejsce zajął w tej kategorii Krzysztof Kaczmarek! A Krzysztof z jakiego miasta? Ostrowa. Ostrowa Wielkopolskiego. Trzecie miejsce zajął debiutant Szermer Jarosław Kościana! Drugie miejsce Piotr Ksiądzyna. Skąd? Ostrów? Sopola. Sopola? No proszę, a Sopola. Pierwsze miejsce Patryk Pawłowski. Ostrowa Wielkopolskiego. Najmłodszego zawodnika tych zawodów, a najmłodszym okazał się 14-latek Rozum Marceli. Indywidualnie. A Wysiła przybywała w miarę wysokim wieku? Zawodnikiem został Zbigniew Ławiński. Przypomina, wygląda na 20, a ma już prawie 70. Proszę Państwa, najważniejszych trzech zawodników, najlepszych, czyli w kategorii Open wszystkich wag. Trzecie miejsce zajął Arkadiusz Szymoniak. Drugie miejsce Kacper Rączkowiak. Skotoszyna, tak? Skotoszyna. I pierwsze miejsce Kaczmarek Krzysztof. Wyróżnienie dla zawodników z Krotoszyna, którzy tutaj rozsławiają to miasto. Nie wszyscy może ich znają, ale zapraszam na podium Marcina Kapałę i Szczepana Zimmermana. Przypomnę, że na ostatnich Mistrzostwach Polski, czyli to było tydzień temu, zdobyli medale, mistrzami Polski zostali seniorów i juniorów, pobili rekordy Polski. Wybitni zawodnicy startują na Mistrzostwach Europy i Świata. Jeszcze nie zdobywają medale, ale to bardzo blisko.